Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym zaprosić na naszą imprezę, kolejną imprezę, jakby drugą edycję czegoś, co już było w tym roku. Zapraszaliśmy Panie na spotkanie z modą, na spotkanie z czymś dla kobiety fajnym, także z kosmetykami, z piękną twarzą. Chcieliśmy to troszeczkę zmienić tym razem i to jesienne, może już też prawie zimowe spotkanie, które odbędzie się u nas w Klubie Osiedlowym 9 grudnia, chcemy poszerzyć o zdrowie. O zdrowie takie wewnętrzne i też o zdrowie zewnętrzne. O tym zdrowiu takim zewnętrznym, o pięknej sylwetce, myślę, że powie, i tu właśnie witam serdecznie naszych gości, Pani Emilia. Witam serdecznie. Proszę, przedstawić się nam. Witam serdecznie, nazywam się Emilia Rościszewska. Jestem trenerem personalnym, ale także fizjoterapeutą. Od ponad 5 lat prowadzę Nowotomyckie Centrum Rehabilitacji ROSMED. A dzisiaj chciałabym zachęcić bardzo serdecznie do wzięcia udziału w spotkaniu. Jest to spotkanie kobiet dla kobiet, bo nikt inny tak dobrze nie zrozumie kobiety jak druga kobieta. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam do spotkania, które odbędzie się, tak jak Pani Ela wspomniała, 9 grudnia o godzinie 18. Jest to spotkanie, na którym będzie duża dawka wiedzy na temat zdrowego stylu życia, na temat zdrowego odżywiania, jak komponować posiłki, aby były zdrowe. Będzie dużo wskazówek, dużo porad na temat jak poczuć się piękną we własnej skórze. Jak dbać o sylwetkę, tak myślę, bo właśnie to jest to, żeby zachęcić Panie do ćwiczeń. Dokładnie. Bo z tego, co ja wiem i znam Emilię, dba bardzo o sylwetkę, można zauważyć po wyglądzie. I myślę, że takie spotkanie, gdzie można Panią o tym powiedzieć, utwierdzi Panie w tym, że albo bardziej dbać, albo zacząć dbać. Dokładnie. I jeszcze chciałabym też z tej strony podkreślić, że to my tworzymy to miasto i to od nas zależy, czy w tym mieście coś się dzieje, czy się nic nie dzieje. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz zachęcam. Będziemy tutaj dla Was, także skorzystajcie z tej okazji, nie siedźcie w domach, przyjdźcie na to spotkanie 9 grudnia. Ja myślę, że poza pięknym wyglądem i tym dla siebie wewnętrznie, o czym wspomniała Emilia, o zdrowym odżywianiu, nie mamy dzisiaj tej trzeciej gospodyni, może czwartej, bo mamy trzy panie z zewnątrz. My jako klub osiedlowy organizujemy to spotkanie. Nie ma z nami pani Magdy. Pani Magda, która zajmuje się cateringiem, która dba o zdrowe odżywianie, bardzo promuje dietę bezglutenową, powie o tym, pokaże siebie sprzed paru lat, pokaże siebie teraz. Myślę, że zachęci to też wiele osób do tego, aby dbać o wnętrze. Wnętrze właśnie takie, o którym mówimy. Dobrego odżywiania, zdrowego odżywiania. Co jest, myślę, ostatnio bardzo modne. Nie tylko moda, ale ta moda też pokazuje, że warto. Że warto o tym myśleć, bo zdrowie jakby nie było. Nie będę zdrowa, nie pójdę na siłownię, nie pójdę na zajęcia, bo będę tak się źle czuła. Czyli wszystko Dokładnie. Musi być razem. A jak będę zdrowa wewnętrznie, będę pięknie wyglądać, bo Pani Emilia nam w tym pomoże, to jeszcze do tego dołożymy co, Pani Agnieszko? Proszę się przedstawić. Dzień dobry, Agnieszka Norte, jestem osobistą stylistką i wizażystką, również coachem wizerunku. Od 13 lat pomagam ludziom w rozwiązywaniu problemów właśnie z zakresu stylizacji, z określaniem typu sylwetki. Pomagam również przy zakupach, jak i przy przeglądzie szafy i też właśnie przy organizowaniu takich różnych imprez modowych i dobieraniu stylizacji do pokazów mody. Agnieszko, ja może przerwę. Tak. To spotkanie wiosenne pokazało też zainteresowanie, pokazało tak to. Wiosną pokazałaś parę pięknych sukienek wiosennych, pokazałaś piękne modelki, pokazałaś, powiedziałaś o tym, jak wiosennie przygotować się makijażem, tak, stylem ubioru. Ja myślę, że ten okres taki końcówki jesieni, już prawie początku zimy, także przybliżysz Panią w tym temacie. Oczywiście. Troszeczkę i dlatego zachęcamy, żeby tak Panie były. Tak jak już właśnie Emilia wspomniała i tutaj Pani Ela, że wizerunek jest ważny, ten
zewnętrzny, jak i również wnętrze nasze, żebyśmy byli zdrowi, fajnie, żebyśmy wyglądali i dobrze się ze sobą czuli, bo to jest najważniejsze. Już tutaj właśnie bardzo ładnie Emilia o tym wspomniała. Czyli słuchajcie, jedno, planować sobie wszystko na 9 grudnia na godzinę 18. Chcemy, aby się Państwo, Panie zapisywały. Jest podany numer telefonu, mój służbowy. Mogą to być bardzo bliskie osoby znajome Agnieszki, bardzo bliskie osoby znajome Emilii, moje i oczywiście wszystkie osoby, które poczują, że chcą być z nami w tym dniu. Będzie smacznie, będzie pięknie, na będzie pewno. Zdrowo. Już parę osób się zapisało, tak, prawda? Już mamy grupę, już zapisano. Czyli zdrowie i piękno jest w nas. Potwierdzacie to. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy tam serdecznie. Dla Was. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia 9 grudnia o godzinie 18 w klubie Osiedlowym.